uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie z Krakowa do Olkusza. W Wierzymanowicach samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Na miejscu są już służby ratunkowe. Obowiązuje ruch wahadłowy. Kłopoty z przejazdem również na autostradzie A4 w stronę Tarnowa. Na okolicy węzła Wierzanów samochód uderzył w barierę. Tu również jedna osoba odniosła obrażenia. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utworzył się 3-kilometrowy korek. Zator też w kierunku Katowic zaczyna się przed węzłem Zakopiańskim, a kończy przed węzłem Skawina. Kierowcy stoją także w korkach na Zakopiance w obie strony. Rozpoczął się demontaż konstrukcji dachu hali sportowej Jaskółka w Tarnowie. Jak informowaliśmy na antenie Radia Kraków pod koniec czerwca, konstrukcja niebezpiecznie się wygięła i prace przy dachu musiały zostać przerwane. Ekspertyza wykonana przez naukowców z Politechniki Krakowskiej wykazała, że w trakcie montowania dachu robotnicy nie zamontowali kluczowego elementu usztywniającego. Dach trzeba więc rozegrać i założyć od nowa. A to oznacza, że remont hali na pewno nie zakończy się w planowanym terminie. Przewiduje Rafał Nakielny, szef Wydziału Inwestycji Tarnowskiego Magistratu. Za każdy dzień zwłoki od listopada, kiedy planowane było oddanie hali do użytku, wykonawca będzie musiał zapłacić miastu 59 tysięcy złotych kary. Inwestycja kosztuje prawie 60 milionów złotych. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie będzie prosił Radę Miasta o dodatkowe pieniądze na remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Rybnej. Po otwarciu ofert drugiego przetargu okazało się, że potrzeba około miliona złotych więcej niż zakładano. Dotychczas w miejskim budżecie na ten cel były przeznaczone niecałe 4 miliony złotych. Jeśli nie będzie środków, to po raz kolejny nie rozstrzygniemy przetargu i remont schroniska opóźni się jeszcze bardziej, mówi Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich. Mamy nadzieję, że Rada Miasta zgodzi się, żeby zwiększyć pieniądze na to zadanie. To nie są pieniądze tegoroczne, to są pieniądze kolejnych lat, więc tutaj jest szansa, żeby jakiś roszad dokonać. No jeżeli Rada Miasta zgodzi się na zwiększenie środków, to w większości będziemy rozstrzygali przetarg. Najpierw wykonawca będzie musiał zaprojektować ten budynek, zrobić projekt wykonawczy, a później rozpocząć samą modernizację. W czasie remontu schroniska zostanie zburzony dotychczasowy budynek kwarantanny, a w jego miejsce powstanie nowoczesny, wielofunkcyjny pawilon dla zwierząt. Susza daje się we znaki pszczelarzom. Niektórych miodów jest jak na lekarstwo. Wydawało mi się, że po raz szyja w cieplutko pięknie, ale za mało wilgoci roślinne wytwarzają dużo mniej nektaru i co za tym idzie, mniej miodu z tego mamy. Piekłowego dużo nie będzie. Ja sprzedaję w tej chwili znacznie drożej. Po 40 zł jest jej dużo mniej. Gryki w ogóle nie mamy. Przez tą suszę kwiaty powinny.